Dzień dobry, witamy Państwa. Teraz o poranku i chyba każdy z nas pamięta tę piosenkę Wszystko kwitnie w koło zespołu Skaldowie, bo kwitnie. Zobaczcie Państwo, w parku 800-lecie już piękne zielone pąki na tych roślinach się pojawiają. Wiosna, ta Pani wiosna tak naprawdę przyszła, ta Pani wiosna tak naprawdę przyjdzie, bo mamy przecież kilka oznaczeń wiosny. Jest ta fenologiczna, jest wiosna meteorologiczna, ta przyszła najwcześniej, bo meteorologiczna przychodzi pierwszego, Marca to meteorolodzy tak ustanowili, że trzy najbliższe miesiące marzec, kwiecień, maj to są meteorologiczne pory roku wiosenne. Później mamy wiosnę termiczną, czyli wtedy, kiedy średnia temperatura powietrza przekroczy 5 stopni, trwa do momentu, kiedy tych stopni będzie 15. No i oczywiście mamy też i wiosnę fenologiczną. Ona jest ważna, bo tak naprawdę to jest taka starodawna agrarna. Mamy początek, czyli jest kiedy topnienie śniegu, wczesna wiosna, kiedy jest kwitnienie, no i pełnia, kiedy za Zieleni się las, liściasty, kwitną kasztanowce i zwyczajny bez. No, a my najbardziej oczekujemy na tę, która przyjdzie za kilkanaście godzin, czyli ta wiosna astronomiczna. Ona nastąpi dzisiaj o godzinie 22:24 w naszym kraju, godzinę wcześniej oczywiście w Londynie, a my będziemy jej wtedy wieczorem wypatrywać. No, bo ta kalendarzowa, jak co roku, przychodzi zawsze 21 marca, ale ta astronomiczna, oczywiście najważniejsza, kiedy słońce. Zrówna się dokładnie z równikiem na poziomie kąta 90 stopni, wtedy oznaczamy tę astronomiczną wiosnę. I ta, tak jak mówiłem, 20, 2, 24, dzisiaj nas powita. No to jak śpiewał Marek Grechuta, wiosna, 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 to ty? No to my się cieszymy, że możemy Cię wreszcie również powitać Wiosno, Witaj w Opolu 2023. Muzyka